Czego uczy mnie Biblia w Księdze Daniela, 4 rozdział, 23 werset? A to, że polecono zostawić pień korzenny drzewa, znaczy, królestwo Twoje będzie Ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do niebios. Księga Daniela 4:23. Widzimy tutaj wezwanie do tego, żeby pojednać się z Bogiem. Zatem pojednaj się z Bogiem. Możemy dobrze zrozumieć wewnętrzny konflikt, który ma miejsce w sercu Daniela, gdy odkrywa znaczenie snu. Powiedzenie prawdy w takich okolicznościach oznacza ryzyko śmierci. On się jednak nie wzdryga. Wiadomość zlecenia, jakie otrzymał od Boga, dodaje mu odwagi, by przedstawić królowi plan swojego przeznaczenia. Taka odwaga nie wyklucza ani mądrości, ani łagodności. Wie, jak mówić w duchu łaski, doprawionym solą, jak to poucza nas Kolosan 4, rozdział, werset 6. Niech Pan zachęca nas przykładem tego wiernego sługi. My, którzy wiemy ze słowa, jakie jest wieczne przeznaczenie niepokutujących grzeszników, nie możemy ukrywać tego strasznego aspektu prawdy z obawy przed niezadowoleniem ludzi. Wielkie drzewo, obraz króla, reprezentuje również cały świat. To możemy zobaczyć w Ezechiela 31 od 3 do 9 wersetu. Dumny i kwitnący, jak to pokazuje Ezechiela 31:4. Dumny i kwitnący świat jest zorganizowany tak, by zaspokajać wszystkie potrzeby i żądze ludzkości. Jego ochronny cień i różne gałęzie pozornie oferują każdemu miejsce i pożywienie. Świat zapomina o jednej kluczowej rzeczy, a mianowicie, że najwyższy rządzi. W rezultacie spadnie na ten świat sąd, a Bóg poprzez swoje słowo ostrzega o tym wszystkich. Zerwij z twoimi grzechami, mówi, pojednaj się z Bogiem, jak to mówi Izajasza 58 od 6 do 7.